Dzień dobry, witam tu Antaos i zapraszam na Let's Level Legend of Mir 3. To więc ostatnim razem byłem nieco poekspić na zoomach i zbliżyliśmy się dosyć mocno do... kolejnego poziomu. No i uzbrojenie, jak i broń jeszcze sporo wytrzyma, tak więc mogę spokojnie iść doekspić w końcu ten 40 poziom. Ale wpierw czekają mnie krótkie zakupy. Czy mogę naprawiać ekwipunek? Oczywiście, że nie mogę. Ale dokupiłbym sobie napoików. Reszta pójdzie na sprzedaż. Ustawię sobie teleport jeszcze. Jeszcze chciałem tylko spojrzeć dopiero przed północą, tak? By nie zwlekać, ruszę zaraz na zoomy. Chciałbym w końcu mieć ten 40 poziom. Obecnie nie znalazłem, gdzie przeciwnicy dropią właśnie księgi zdolności na poziom wyższy od 40. Podejrzewam, że po prostu czempiona muszę ubić do tego. Ale ubijanie czempionów też nie dało mi żadnej księgi, więc po dobiciu poziomu po prostu poszukam go na aukcji, przy której z innych graczy go nie sprzedaję. Ogólnie wolałbym zaoszczędzić sobie nieco zasobów złota, ale skoro nie ma innej możliwości, by tego obejść, to będzie zdecydowanie najszybciejszy sposób. Spora grupka zrobiła się tutaj pod ścianą. Wyczuwam drobnego laga. Czasem animacje
zdolności pojawiają się ze znacznym opóźnieniem. Mam nadzieję, że to się ustabilizuje zaraz. No teraz nawet przez chwilę nie odpaliła zdolności. Troszkę mnie to martwi. Nie chciałbym zaznać kolejnej rychłej śmierci, jak to było w ostatnim odcinku. Biegnąłem między łuczników i już nie wybiegnąłem. Dosyć spory tłum się tu zrobił. Ja pójdę sobie w drugim kierunku, nie muszę dać się sprowokować do wejścia w ten tłum tam. Mam nadzieję, że ten licznik teraz troszkę tu za mną wybiegnie.
Idzie to całkiem sprawnie. Więc standardowo ruszyłbym naokoło. Nikt mi tu podchodzi. Myślał, że się schowa pod ścianą. Szczurek wybiegnął. Nie zwróciłem uwagi na mapę. Nie widziałem przeciwnika innego tutaj, chyba że właśnie się pojawił. Mi się tam troszkę absorpcji manny. Szczurka kolejnego, bo inaczej już dawno by ruszył w moim kierunku. No, jeszcze nie mam chwytu cienia, jeszcze moment to potrwa. No niestety nie trafiłem.
Właśnie dobiłem 40 poziom. Doskonale. Poza małym bonusem statystyk, Flame Splash będzie mógł się expić na kolejny poziom, więc zaraz go włączymy. Tak samo jak Bloody Flower. No i oczywiście New Beginning, zdolność, musiałbym znaleźć. Jeszcze coś było. Teleportowanie się do przeciwnika. Dance of Shallow. To też musiałbym poszukać. Na dzień dobry wróciłbym się do miasta. I chciałbym zobaczyć, czy mogę kupić księgi zdolności. Tak więc, jak się nazywała ta zdolność? Dance of Swallow. Jest za 80 tysięcy. W takim razie zaraz bym się skusił, jednak naciągnie to nieco mój budżet. Zaraz się pobawimy nową zdolnością. Beginning. Wszystko z dużych pisane. Nie ma. Bo źle napisałem. Przez 2N. Tych księg chyba tu nie będzie. Wynika 55 poziom. Czyżby rzeczywiście nie było? Jest! The New Beginning! Za 70 tysięcy, których nie mam. Ale wiem, że jest. To znaczy, że źle napisałem poprzednio. Zobaczmy.
70, 80 i 100 tysięcy. To była ta ładna zdolność, która umożliwiała mi odpalić dwa razy karmę. Chociaż nie dwa razy, pisało tam wielokrotnie. Więc kupię nowy teleport. Resztę rzeczy się posprzedaje. Troszkę random teleportów bym sobie jeszcze dokupił. Ruszyłbym po odrobinę złota na zombiaki. A na obecną chwilę jeszcze coś bym chciał sprawdzić. 8 to było kloak. 7 to było flame splash. Zobaczmy, jak ta zdolność wygląda. To jest taki kontratak. Nie do końca. Cóż mi mówi opis? Może troszkę przesunę, bo ciężko go przeczytać. Ma szansę ogłuszyć przeciwnika i powinno mnie to teleportować do niego. Podpiąłbym to bardziej pod Flame Splasha. Czyli F7 tutaj. Splash na F8. Chociaż to może być też troszkę niewygodne. To jest całkiem fajne. Musiałbym to sobie nieco inaczej ustawić. A F7 będzie...
Hellfire. Bardzo ciekawe się to reprezentuje. Zeżera sporo manny, bo zeżera. Ale jest naprawdę przyjemne. Nie będzie łatwo uciec od mojej postaci. Ruszajmy w dół. Może być, tędy się już przebiegnę. Ubiję jednego, dwóch czempionów. Złota. Czy nie, jeszcze nie jest dostępny?
udało się oszołomić. Gwiazdki mu latały nad głową. Jednak jest to widoczny efekt. Niewidzialny zrobił się robaczek. W porządku, ruszajmy dalej. Jeszcze dalej. Tutaj chyba jestem poprawnie. Bawimy się dzisiaj tą nową zdolnością. O ile znajdę jakichś przeciwników do tego. Niestety cię nie trafił. I rozpoczynajmy poszukiwanie czempiona. Dosyć mocno zeżera tą mannę.
Za mało manny. Przy okazji, na którym klawiszu miałem Flames, proszę, na 8. Tak więc Flame Splash bym sobie tutaj włączył. Nic więcej, więc ruszamy dalej. Ktoś tutaj ożył. Doskonale. Bardzo fajna ta zdolność, przydałaby się jak ekspiliśmy na pustyni z tymi kaktusami. Thank you.
Jak na razie nie było czempiona. Jaki tłum tutaj. Cóż to za impreza? Za mało manny. Więc pora troszkę absorbować. Dalej tylko szukamy. Niestety cień nie trafił. A tak fajnie by pasowało.
Troszkę więcej manny. Co tutaj mamy za tłum? W porządku, lecimy dalej. Głównym celem tutaj był właśnie champion. W porządku, ruszyłbym bardziej na prawo. Nawet coś mi dropnął. Thank you.
sporo dropu poleciało. Jeszcze więcej. Troszkę manny by się przydało. Niestety nie trafiło, ale tak fajnie by pasowało. Jak ładnie tutaj dropią. To chętnie bym wziął ze sobą. Jest czempion. $50,000. Czy to ogólnie wystarczy? Chyba powinno. 130. A 70 tysięcy kosztowała ta zdolność. Zobaczmy. Z dużej musiało być. Źle napisałem? Beginning, nie beginning. No właśnie, 70 tysięcy moje.
Dragon Tornado na 35 poziom zdobyłem też. Nawet nie zauważyłem kiedy. The New Beginning. W porządku, sprzedawamy łupy. Chwilę, moment, jak już tutaj jestem. Na 35. To jest wyższy poziom, chociaż nie sprzedają tak drogo. 80 tysięcy. Siódmy poziom, biały lotus dla mnie. W porządku, napoiki. Co tutaj stoi? A przeliczanie pieniędzy na sztabki złota. Na razie nie mam takiego problemu, żeby mieć za dużo pieniędzy. Czy pójdzie na sprzedaż? Napoiki na razie mogę trzymać. Nie przeszkadzają mi tutaj. Żadnych właściwości specjalnych nie miały te naszyjniki. Parę napoików manny sobie dokupię. Parę napoików regeneracji życia. I teraz potrzebowałbym dwóch takich przeciwników, żeby wypróbować, czy naprawdę to tak działa. A przy okazji teraz mam więcej zdolności niż mam slotów na zdolności. Będę musiał się nauczyć, jak się przełącza między tymi slotami. Na pewno jest na to jakiś skrót klawiszowy. Zmiana sezonu. Rake ostatnio dosyć rzadko używałem. The New Beginning. Gdy jest aktywowane, następna karma użyta w ciągu 60 sekund zadaje wielokrotne obrażenia. Muszę sobie to obejrzeć. Tak więc F9 i potem karma. No niestety ubiło wszystkich. Tu jest jakiś przeciwnik. Fajnie to wygląda. Tak się zastanawiam. Nie potrzebuję silniejszego przeciwnika, żeby to sprawdzić. Bo wiem, oni mają tutaj za mało życia, żeby wielokrotnie oberwać karmą. Co nie, stworki?
z was to przeżyje? Tak, mamy tutaj. Zobaczmy. Fajnie wygląda ta zdolność. Potrzebuję więcej przeciwników. A pokazuje mi, ile mam czasu. Gdzie do mnie Yeti? Zmieniamy klasę, boost i karma. Potrzebowałbym nieco silniejszego przeciwnika. Was jest tutaj ładnie dużo. A, było już przełączone. Panowie, chodźcie wszyscy tutaj. Chodźcie, chodźcie. Drink. A, to jest taki. Już myślałem. Że zdobyłem taki, ale to był spiket. W porządku, ktoś to jeszcze przeżył? Co było tutaj dalej? No to było te długie przejście. W porządku. Teraz pierwsze miejsce, w które powinienem się udać, jest... teleport.
tutaj. Jeszcze niżej. Lost Paradise. Był tutaj pewien pan, który dał mi pewną obietnicę, że dostanę pewien prezent. Jak dobiję pewien poziom. Widzę tutaj misję dostępną. Chwila, moment, wewnętrzną stroną tutaj sobie przebiegnę. Cóż ty masz mi do powiedzenia? 0 złota? Quest. Ty jesteś prawdopodobnie Antaos. Witam cię. Jestem Melissa. Z sklepu ze zbroją w Lost Paradise. Gdzie właściwie obecnie jesteśmy? Co powinieneś wiedzieć? Chciałbym cię poprosić o pewną przysługę, Antaos. Parę dni temu odwiedziłam Lost Paradise Forest i widziałam złotą, świecącą małpę. Nigdy nie widziałam takiej słodkiej małpki w całym życiu. Nadal mam przed oczami, jak wyglądała. Tak choćby to było obecnie teraz. Jeśli to nie jest dla ciebie zbyt wielkim kłopotem, mógłbyś proszę iść i poprosić Tony'ego z wynajmu stworów, czy nie może uchować taką małpkę z Lost Paradise Forest N jako zwierzaka. Co mi przypomina, że był tutaj region, do którego nie mogliśmy wejść. Wymagało to poziomu 40. Witaj. Więc Melissa spytała ciebie, żeby udać się do Lost Paradise Forest, czyli zagubionego lasu. I zdobyć pewną małpkę jako zwierzaka domowego. Jest to możliwe, jeśli dobrze wyćwiczymy tą małpkę. Istnieli ludzie poprzednio, którzy trzymali małpy jako swoje zwierzęta domowe. Ale ja nie mam żadnego doświadczenia w trenowaniu takich. Okej. Więc co proponujesz? Mam takie uczucie, że nie potrafię pozbyć się z głowy myśli o tym, żeby trenować tą małpę, o której mi powiedziałeś. Jeśli pomógłbyś mi złapać złotą małpę, taką, o której mówiła Melissa, spróbuję ją ćwiczyć. Idź złap 10 złotych małp i przeprowadź je do mnie. Występują pośród zwykłych małpek i złych małpek w zagubionym lesie. Gdzieś pomiędzy nimi powinna być złota małpka. Bądź cierpliwy w poszukiwaniu ich, one są dosyć rzadkie. 45 tysięcy za to. Akceptujemy misję. Jeszcze coś? Nie. To jest ta sama misja. Tak więc mamy misję na poziom 40. Ty nie masz ksiąg dla mnie. Ty mi nie mówisz nic więcej. Teleporta jeszcze mam. A ja szukam tego pana.
który mówił, że bym do niego wrócił, będę mieć poziom 40. Tylko gdzie on był? Tam do góry nie było nikogo więcej. Priest, to chyba byłeś ty. Tak więc żyłem wiele lat, wiele czasu minęło, wiele metod używania magii i stylów walki zostało zagubione. Nawet jeśli zostały przekazane dalej, zostały znacznie zredukowane i ja, jako starzec, nadal wiem parę metod, które mogą prowadzić ciebie do zwiększenia twoich zdolności. Zwiększenie zdolności, aczkolwiek zależy, czy możesz, od tego, czy osiągniesz odpowiednią perfekcję samą w sobie. Najpierw zdobądź poziom 40. Wtedy pomogę tobie z nowymi zdolnościami. Po osiągnięciu 40 poziomu musisz zdobyć nieco respektu, czyli te fame pointy, i wtedy możesz wybrać które zdolności chcesz się nauczyć od nowa? Relen? To dziwne. Musisz wypić napój przeklętego napoju wywaru, żeby to inaczej nazwać. By zapomnieć zdolność, jaki pożytek może być z zapomnienia zdolności? Wymaga to 10 tysięcy złota. Polepszenie zdolności po poziomie 40. Elementy, obrona, magiczna obrona. Zniszczenie, więcej obrażeń. Punkty życia. Lub obrona może. Zacznijmy od obrażeń. Obrażenia zostały zwiększone o 3 punkty. To ciekawe. To było jednorazowe. A mogłem poprosić o więcej życia. Chociaż większe obrażenia chyba bardziej mi się przysłużą. Ze względu na to, że profesja polega na skradaniu się. Tak więc w tym momencie zrobiłbym sobie krótką przerwę. Następnym razem na pewno pójdziemy do lasu, do góry, zobaczyć, jak wygląda ta lokacja, do której prędzej nie mogliśmy wejść. A na obecną chwilę dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Twantaos, over and out.